Siemaneczko, z tej strony Zobiaczek. A więc ja was witam w kolejnym odcinku z wbity rzucakami do gildii. Dzisiaj mam dla was wbite do gildii z Baconem, gdzie po prostu się biłem z typem, on ode mnie zginął. Oraz wbite do gildii, która miała fajne trapy, znaczy fajne trapy, no fajne beczki po prostu, dlatego się do nich biłem. Item już nie było, już takie spoko. No i co, standardowo na 500 łapek wam rozlosuję VIP-a, więc piszcie swoje niki w komentarzu. Pewnie spytacie się, dlaczego nie ma VIP-a z poprzedniego odcinka. A nuż, no nie dobiliście 500 łapek, więc strasznie musicie postarać, kurczę, nie będę już wam więcej nadciągał, nie, musicie zostawić te łapki, nie ma innej opcji. No i musicie też napisać właśnie swój nick w komentarzu, zostawić suba oraz łapkę w górę, to już mówiłem. No i na 400 łapek wam podam kordy Bacona, tak żeby was zachęcić, kurczę, te kordy Bacona, polecam, nie? Więc ja już wam nie przedłużam tego po prostu wstępu i zapraszam do oglądania tego odcinka. No i elo. Dobra mordy, ja już jestem tutaj przy gildii 2137, nie ma nikogo niestety online, a nie, jest jeden typa, o, jeden typa, tak, jeden typek, kurczę, patrzcie, to, no to sztos, nie, jak jest jeden typek. To ja wezmę tutaj rzucaki, sobie tak myślę, dobra, właśnie rzucaku wezmę, kupię sobie razu speeda i kurczę, wbita, nie, do typów. O nie, w sumie niepotrzebnie rzuciłem tego rzucaka, bo... No bo jak tutaj było wejście perełką, tylko gdzie oni teraz mają tutaj zejścia? Jak jest jeden typek, no to myślę, że będzie jakaś spoko klepka. Mają spoko zabezpieczony w sumie Bacon, więc przydałoby się wbić do niego jakoś bokiem, o, tak bokiem. Spróbuję wbić do niego bokiem i zobaczymy, jak to wyjdzie, kurczę. Nie rozwaliło niestety żadnej tej kratki. Czy ten gościu wychodzi do góry? Dobra, jest okej, okay. On to widzi, on tam stoi na dole. Ciekawe, czy wyjdzie, kurczę, mam nadzieję, że nie siedzi z tymi kumplami swoimi na żadnym tym, na żadnym TS albo czymś, bo no dwóch na jednego to banda łysego, więc będzie trochę lipa. Nie chce się bić dwóch na jednego. Jak jest teraz tutaj ta wbita? No dobra, to jakoś tak trzeba to rzucić. Dobra, pyk pyk. Co ja mam teraz tu zrobić? Gdzie jest ten Bacon? Czy ten Bacon jest tutaj? Nie, tu nie ma tego Bacona, o kurczę. Dobra ludzie, postanowiłem, że nie będę wbijał do tego Bacona, ponieważ jest tutaj kilka warstw opsa. Jak widzicie, patrzcie, to jest tam warstwa obsa, które szczerzą tego Bacona, więc wbiję do tej gili po prostu sobie tutaj tak rzucakami od góry. Okej, okay, tutaj jeden. Dobra, mogę to sprykować. Jak oni tutaj mają teraz te stoniarki? No dobra, stoniarki są w miarę takie spoko, to sobie jeszcze dobiorę rzucaki. Mam nadzieję, że ten kurczę gość tutaj się przyjdzie, znam trochę pobić. Póki co tam nie idzie. O, jest na bazie ten typek. No i patrzę. No i o tym co mówiłem, że jak przyjdzie ten gościu. Aha, i on uciekł, tak? No to nieźle. To fajnie, że typek uciekł. Miał być kop... Dobra. Jednak nie ucieka, broni Kuba. Gościu, siema, grucha. Grucha 2137. Jak to ziomeczki chyba Petera i Famka, kurczę, bo oni też takie 2137 power. Aha, i typek rzuca perły, tak? No okej, spoko. No to nieźle, że typeczek ucieka perłami z własnego kuboida. No interesujące. Dobra, jestem już tutaj znowu przy tej wbicie. I teraz pytanie, gdzie oni mają tutaj, kurczę, kanał? Zejście. Dobra, jest tutaj to zejście, stoniareczka, okej. Okay. Tu jest kolejna stoniarka, tylko jakby to teraz rzucić, kurczę, o. Dobra, tak jest spoko. Idealnie wybuchł rzucak. I zjeżdżamy sobie na dół, o kurczę, ile on tu miał stoniarek. W sumie spoko spadł ogarnięty, szczerze. Gdzie jest ten TNT? O, dobrze wybuchło, no to dobrze. Okej, okay, dobra, tu jest kolejny spadzik. Dobra, ten, o kurczę. Ta. Dwóch na jednego banda łysego? Czy ja widziałem, że tam jest dwóch typa, czy nie? Chyba jest jeden tylko. Nie wiem, albo widziałem dwóch, albo jest jeden. Kurczę, nie chciałbym tu zginąć, mam cztery rzucaki przy sobie, to może rzucę od razu jednego. Jakoś, o, tego. I lecimy z gościem w tangosy. Dobra, nie policzam niestety gościu. Aha, już mi set padł, no to nieźle. To chyba spoko, że już mi set padł. No nie. Nie, nie chcę zginąć na wbicie. Kurczę. Fajnie było, gdyby gościowi jakoś bania padła czy coś, jakby jadł koksa, żeby polizał. I mam nadzieję, że tak się stanie, bo gościu nie patrzy na seta. O, jest bania. Kurczę, dlaczego nie mogę paść bania, jak zmieniam... Ja pierniczę, nie mogłam mu paść ta bania 5 sekund później. No nie, nie wierzę w to. No to się nazywa pech, po prostu. Ale dobra, żeby mieć znowu nad nim przewagę, to jest od razu zmienię seta. Aha, nawet muszę od razu zmienić seta. Aha, już kolega ucieka, tak? Już się ten ziomeczek tutaj sykał, czy co? Bo nie rozumiem. Aha. No to...
To w takim razie nieźle, nieźle. Powiem, szczerze to powiem, że nieźle. Co oni tutaj mają? O! Jest Ender Chest. Dobra, ekstra, niech ten gość tutaj bija, szybko wywalę te sety, kurczę, żeby wziąć nowe. Pyk, 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 myk, myk. I lecimy z gościem w tango. O, nie wziąłem jednej bani. Halo, wbijesz do nich kolego, czy nie? Czy będzie tam stał, jak taka, no... narząd męski, rozrodczy. Dobrze powiedziałem? Kurde, nie wiem. Okej, dobra, nieważne, co tam chciałem powiedzieć. Co oni tutaj mają? Tutaj mają jakieś pokoje, kurczę. Skrzyneczki, to ja bym rozwalił w sumie... Dobra, dobierę sobie rzucaki i rozwolę. O kurczę, rozwalę w takim razie tutaj te skrzyneczki, bo na dole. Sety jakieś, no nic tutaj ciekawego nie ma. Aczkolwiek złoto by mi się przydało, to złota sobie trochę wezmę. Pyk, pyk, pyk. Halo, gdzie jest złoto? Dobra, tutaj nic takiego ciekawego nie ma. Tu jest jeszcze jedna skrzynka, to może tutaj coś będzie ciekawszego. Czemu w ogóle ten gość nie broni tego kuba, bo nie... O, ile secików, dobra, sztos. To jest sztos. Okej, okay, dobra, to jest kolejna wbita. Sorry, że tak mało gadam, kurczę, ale jest godzina już, tak jak mówiłem, 20... pierwsza? Chyba mówiłem, albo nie mówiłem w sumie. Okej, okay, tam jest wbita. Czy tam jest wbita do pokoju? Kurczę, tam też nie ma wbity do pokoju. Po co w ogóle im piecyki? Przecież na dragonie wszystko dropi tak normalnie. O, jest ten gość, tak? Chyba się chce we mnie wbić. Halo, halo. O, jest, siema. Siema, Kacper. Nie, jakie ma nie? Grucha, kurde, dlaczego myślałem, że Kacperek? Gościu, siemano. Siemano, kolano. Jeszcze fajnie byłoby, gdyby mi się jeszcze go udało zabić na odcinku. Też by w ogóle było mega. Ja pierniczę, naprawdę mi się ten język strasznie pląta po 10 godzinach. Nie wiem, co jest. Nigdy tak w sumie nie miałem. I mnie to martwi, bo ostatnio mi się coś coraz bardziej język pląta. No, chodź tu, gościu. Co tam, kumpelito? Kumpelito moje. Dobra, żebym nie polizał, kurczę. Bo będzie przypał. Co on robi? Dlaczego on mi bije z knoka? O, banio pada. Dobra, elegancko zjadł kolejnego koksa, co gościu. Z tego, co mi się wydaje, to mu zostało tylko dwa koksy już. Albo jeden. Chyba, że on zjadł refila. Jaki to jest trend? Ej, to jest trend jedynka! No nie, naprawdę to jest trend jedynka? No to słabo, jak to jest trend jedynka. Ja się właśnie też tak zastanawiałem, dlaczego tak wolno hity mu skoczą. Bo przecież on zjadł refila wtedy. To nic, to w takim razie ja też będę jadł refila. A co tam? Trzeba wykorzystać refila, jak to jest trend jeden. Dobra, gościu, zmykaj mi stąd. Dobra, bo zaraz poliżę. Uff, myślałem, że już liżę. Dobra, to jest... nie da się tu polizać, kurczę. O, dobra, zmieniłem banie na 0 hity prawie. Gościu. No nie, chyba tutaj się... się wyrąbię. Z tego, co mi się daje, bo kurczę. To nie wróży za dobrze. Ten strange 1. Gdyby był strange 2, no to by było zdecydowanie lepiej, bo bym już miał nad nim przewagę koksów, a tak on sobie wtedy zjadł tego strange'a. I to on zrobił przewagę nade mną. Ale dobra, gościu. Muszę jeść refile. Dobra, on chyba zmienia jakieś seta czy coś. O, zjadł koksa, o to chodzi. Czy ja mam łuk? Dobra, trzeba zastosować taktykę na Steve'a. Trzeba go strzelać po prostu... Aha, nie mam strzał, no dobra, to jednak nie będzie taktyki na Steve'a. Co oni tutaj mają? Tutaj mają jakieś skrzynki. Nie, tutaj nic ciekawego nie ma. Jakieś tam tylko 4 TNT. Ale to się nam nie przyda. Dobra, jemy te refile, żeby sobie zrobić nad nim przewagę. I muszę go Kurczę, nie, Jaśnik chyba... Chyba nigdy nie będę nagrywał odcinka o godzinie 21 w niedzielę, kiedy jestem po 12 godzinach na nogach, bo miś naprawdę język plącze i to jest dramat. O, ostatniego koksa zjadł, no i elegancko. Lecimy po ciebie, gościu. W ogóle też pisaliście właśnie, żebym tego wbijał właśnie do gildii, które mają typów online. I powiem szczerze, że no taka wbita nawet z porządku, nie? Jak jest gościu online. Dobra, on już ucieka, kurczę. Ej, gościu, do końca się bij. Mordo. Dawaj do końca bitkę. Nie pozwolę ci uciec. O, jest, banią padła. Będzie koniec? Będzie chyba koniec żywotu typa. Nice, jest. 28 ranku za niego dostałem. Więc jest elegancko, już tutaj Dick1 napisał gz. O, parę osób napisał gz. Dzięki wielkie, nie musicie pisać gz, bo jest, i tak jestem słaby, kurczę, nie, no nienawidzę, nie? Nagrać do 21 mi się język plącze, to jest po prostu drama. Dobra, to jest jeszcze jakiś pokój. Spróbuję to obrobić, czy coś. O, nie wiem, w sumie nic takiego ciekawego tam raczej nie ma.
Ale no. O, no i tu jest zarąbisty pokoik. Kurczę, do tego pokoju to ja mogę wbić, nie? Pyk. O, ten gruchu się w ogóle tam zrespi w tym pokoju. To może ma jakąś tam bazę w tym pokoiku czy coś. Tak, gdzie on jest? Tutaj jest. Ale dobra, wiecie co, ja już właśnie z nim nie chcę bić, bo zaraz on będzie miał teraz przewagę nade mną setów. Więc ja po prostu sobie pójdę na bazę i widzę się już z wami przy następnej gildii. Dobra mordy, ja już jestem tutaj przy kolejnej gildii, o której się będę wbijał. Jest to gildia 3-2-1. Z tego co widzę, tutaj mają fajny kubolet, niestety jest tylko jedna osoba w tej gildii, nie ma jej online. Ale patrzcie kurczę, pomimo tej jednej osoby jest tutaj kubolet świetnie ogarnęła, nie? To jest kilka bojek, tak, chyba to są bojki, nie? No, to są bojki, tutaj też. Więc naprawdę, kubolet nieźle ogarnie tutaj jak na jedną osobę. I tak sobie postanowiłem, kurczę, jak gość potrafi tak ogarnąć kubolet w jedną osobę, no to w takim razie itemy też w środku muszą być spoko. Ale z tego co widzę, tutaj jest zaopsowane, kurczę, więc no. Więc ja się po prostu z wami widzę, jak już tutaj znajdę jakieś wejście. Okej, okay, jestem tutaj z tej strony, więc tutaj rzucę rzucaka. Po prostu poszedłem z innej strony, bo widzicie, tutaj ma taki typek. Po prostu miał tutaj spad, a co miał zaopsowane to. Więc co, co on ma tutaj za zejścia, kurczę, o. Co to jest, kobl? Ja pierdzielę, nie, no nie gadajcie, że ma tutaj kobel zrobiony. Gdzie, to, gdzie ten rzucak, co? Co jest, ej, co jest grane? Ej, bez kitu, o co chodzi? Ej, kurczę, dlaczego ten rzucek wybuchł gdzieś, nie wiem, Bóg wie gdzie. Ej, o, bez kitu, o co chodzi, kurczę. Ale dobra, o, patrzcie, ty w ogóle jakieś, możesz nas ominąć. Hmm, co to jest wbita do tej gildii? Halo, już się wbiłem? No nie gadajcie. Co? Waga? Kurczę, ale i tak wam w sumie to pokażę, bo kuboid naprawdę niezły jest. A zawsze tam parę minutek dłużej do odcinka, to po prostu posprawdzamy, co oni mają tutaj w tym kuboidzie. Hmm, tu ma jakiś typek właśnie te beczki. Fajnie zrobione takie ze szkła. Zawsze mówicie, że wam pokazało, co jest w tym. W skrzynkach to wam pokażę, powyrzucam w sumie to, bo sami nitki mogą mu się na przykład przydać do zrobienia tych trapów właśnie. Kobul tu raczej mu się nie przyda, chociaż też mu to powyrzucam. Pyk, pyk, myk. I tu ma tą skrzynkę zakolowane, kurczę, tu ma skrzynki zakolowane. To może tutaj rozwalimy sobie. O, tu jest jeszcze jakieś zejście, bez kitu. O, są jakieś sety, no ale nie jest ich zbyt dużo. Okej, okay, co to jest? To jest kolejny pokój, o. Ty, no to jednak coś w tym kuboidzie, kurczę, ma ten gościu. O, jest chyba pokoik, który prowadzi do szczęścia, tak? Tu chcesz zobaczyć szczęście. Ta, juhu, jest szczęście, TNT, dobra, TNT sobie wezmę. Nie było go tutaj za dużo. O, akurat dostanęło itemy, no to nieźle. Hmm, tu ma jakieś bojki, gościu. To ja bym sobie w sumie wrócił tam do góry, może tam coś jeszcze jest. Tutaj rozwaliłem te skrzyneczki. Tu jest kolejna beluczka. No naprawdę, powiem wam tak. Kuboid na trapy, ale naprawdę, tu ma fajnie tak zrobiony ten gościu, nie? Patrzcie, tutaj jest szkło i tak sobie właśnie przez bet tam, nie? Przez to szkiełko można patrzeć, czy ktoś wpadł do tego, do kuboida. No naprawdę, nieźle to zrobione. Podoba mi się, gościek. Jak... O. A co to? Kurczę, dobrze, że tak sprawdziłem tego kobla. I tu jest jeszcze jakiś pokój. Co, to są jakieś sety? Nic nie ma, to mu powyrzucam w sumie. Kurczę, się na jakieś sety tutaj. A tu coś może być? W sumie tu może coś być. O nie, kurde, chciałem otworzyć skrzynkę. Ajajaj. I czy coś tu było? Nic, dobra, straciłem niestety rzucaka. Ale tu jest jeszcze jakiś pokoik. Aha, i to po prostu było wejście do tego, tak? No dobra, tu po prostu wejście do tego. Więc lipa, lipa w tym kuboidzie. Szczerze, że myślę, że coś będzie lepszego, skoro tak kuboid sobie gościu garnął. Tu jest jakieś zejście kolejne, ale to chyba raczej nic nie ma. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, no, to chyba nic nie ma. Hmm. Kurczę, może coś jeszcze tutaj by było. Czekajcie, poszukamy. Może tutaj? Nie, tu są stoniarki, gdzie on sobie ryje. Tu miał te skrzyneczki. Kurczę, gdzie bym mógł mieć jakąś skrzynkę? Pod obsem gdzieś schowaną? Może gdzieś pod obsem ma tutaj schowaną. Wiecie co, ludzie, chyba on tutaj nic nie ma, ale i tak on to pokaże na YouTube, że właśnie tam było dodatkowe takie trzeba do tego odcinka, no, zawsze się przyda. Więc no, zostawcie łapkę w górę na koniec, subka, jeśli subujecie. Napiszcie w komentarzu hashtag hashtag TNT, o, hashtag TNT, bo taki odcinek zbity, no to właśnie napiszcie w komentarzu hashtag TNT, żebym wiedział po prostu, że dotarliście do tego momentu, ja wam przypnę serduszko oraz zostawcie tego subka, się nie subujcie, łapkę w górę, bo to jest bardzo ważne, motywuje mnie to do pracy, jeśli widzę, że jest tych dużo łapek i dużo wyświetleń. No i napiszę też komentarz, więc do następnego odcinka. Elo! I sorry, że ten koniec był taki mało
mało pozytywny, taki bez emocji, ale jestem zmęczony, więc do następnego odcinka. Piona!